Jaki fotograf? Miał wszystkie, No. Tak. Tak. Przesądzi prokurator, który odtwarza. W szałasie. No ale przecież ty sam wiesz, że Breżniew śpi w szałasie. No. Także no niestety, nawet sam tam poleciałeś. Także widzisz, Breżniew jest głupi, bo ja ci coś powiem. Jak sobie odmrozisz nogę, to ci ją muszą obciąć. No ja właśnie mówię o temperaturze minus 11. Taką nogę trzeba będzie obciąć, bo jak zamarznie, to nie są żarty. No. Ale widzisz, ciebie nie było. Ja tego Breżniewa tutaj ciągnęłam. Ja mówię, słuchaj, jak jest mróz, no to chodź sobie tego. Tylko mówię, szkoda, że u tej zakonnicy nie pracujesz, bo jeszcze byśmy miały jakąś wałówkę. No to więc będę dziada ciągnęła, ciągła będę, wiesz, i tego. No ale chodź, ja mówię, chociaż tę Litkę nastraszę. Powiem, że wiesz, tutaj jest facet, który śpi w trumnach w zakładzie pogrzebowym i po prostu właściwie to się nazywa ten Breżniew. Jakby Litka, bo ona z opowieści słyszała, jakby padła tutaj trupem, to by można było tę Litkę wtedy wykończyć, bo ona ciągle rozumie, że ten Breżniew to ktoś do potwora podobny, coś bardzo brzydkiego, coś wręcz obrzydliwego. Ja mówię, no właśnie. No ma rentę, no jak to z czego żyje? Dzieciak ma swoją, ona córkę ma. No więc się sama chwaliła, wiesz, że jak jedzie do sklepu, to wydaje 300 zł i takie gadanie baranie, a potem ledwie co ze światła korzysta, z wody korzysta, z mieszkania korzysta, to ona 56 zł ledwie co na światło tutaj dodać, jak tam trzeba było 250 zł do 10 stycznia zapłacić. Oni dali jeszcze raz jeden rachunek i to jakoś tak przedłużyli, ale to też już termin minął i to trzeba będzie, wiesz, a ona tego nie rozumie, bo ona myśli, że przyszła, to za 5,60 będzie tu mieszkała, wiesz, debilka. I ciągle żyje na kredyt, ciągle jakieś coś wymyśla, że będzie kasa, będzie kasa, będzie kasa. Taka durna jest, że ten Janek Witek to już, wiesz, ona go w ogóle nabrała, bo on wziął dla niej kredyt 2800 zł, tak jak to on opowiadał. Ona wcale nie płaciła i to wszystko ściągali z jego tych. On może liczył na to, że będzie musiał płacić, ale że nie wiedział, że to potem mu na komputer zabraknie, że to suma summarum od ziarnka do ziarnka zbiera się miarka i on na nic nie będzie miał. I potem jak bank przysłał mu pieniądze dzień po, no to jemu na komputer było za późno. To więc komputer mu zablokowali, dziady, i potem on musiał iść, żeby odblokować, jakieś grosze też płacić, a już tych groszy nawet nie miał. A tu trzeba było dać opłatę za wysłanie i taka głupiego robota, głupiego Jaśka. I przez tą Litkę i ciągle tę Żydówę tu opieprzał. Mówi, na 5% Żydówa od cyganek przyjechała i kręci, będzie firmę zakładała. Mówi, gdzie ona tutaj tę firmę? To, co było, a co nie jest, to się nie wpisuje w rejestr.